A oto kolejny odcinek Zagrajmy w Diablo 2 czarodziejką. Ostatnio załatwiliśmy krwawą orlicę i dzisiaj mieliśmy sobie zrobić mauzoleum. Nie całe pewnie, ale tak do złotej skrzynki jakbyśmy doszli to by było fajnie, chyba że naprawdę gdzieś tam w przejściu trafimy na takiego problematycznego bossa, że nie będzie mi się chciało go bić. To go zostawimy w spokoju wtedy i nie wiem, sobie pójdziemy. Albo się przeteleportujemy przez niego, chociaż wolałbym na tym helu nie ryzykować takich dziwnych akcji. Zobaczmy, mauzoleum jest na pewno bardzo duże na helu. Zaraz ja mam mewę? Nie. Mamy tę okrągłą tarczę, czyli mamy widmową skorupę. Tu nie ma żadnych strzelców i tutaj wszystkie białe istoty mają niewrażliwość na błyskawice. Także pod naszą postać jest to niby dobra lokacja. Bo dużo życia też mają, no ale to już będzie coraz gorzej, jeżeli chodzi o życie. Aha, no i mógłbym z mewą jakieś stojaki zaliczać, coś takiego w tych arasach. Ogólnie mógłbym tutaj z mewą chodzić tak naprawdę. Wiecie co? Dobra, wezmę mewę, będę wolniej strzelał. DPS-y spadły w tym momencie, resy trochę spadły. Najemnik awansował, to dobra wiadomość akurat. Za mało many to zła wiadomość. O, coś zobaczył. Czyli idziemy z mewą po mauzoleum, no niech będzie. Czekamy na jakiegoś bossa, miejmy nadzieję, że nam na hita nie zdejmie najemnikę. O, skrzynka potężna. Dzień dobry, ja po skrzynkę tutaj. Duży talizman, no kurde, dobrze, dobrze. Może jakiś res będzie, albo życie, no cokolwiek. Znaczy no, cokolwiek to na pewno będzie, nie? Pójdziemy tędy, bo tu jest stojak na zbroję, na skórę żmijomaga. Okej, może być głowa, ostatecznie. Wyważony topór. Yo! Hydryby były, to by wykryły nam tutaj, czy coś tu chodzi, czy jakiś zombiak się nie czai w cieniu. Aha, idzie szkieletek. Claim. Okej. A może się sobie całe to mauzoleum obejdziemy, jak tak będzie szło, chociaż jeszcze żadnego bossa nie mieliśmy tutaj. A kilku ich pewnie będzie. Strzały, bełty, no nie zupełnie o to mi chodziło. Znowu strzały? Co? I znowu bełty? Świetny lód, nie? Może jeszcze jakieś strzały? Nie? Olejowa mikstura. O, dzień dobry. To pewnie były jego bełty, on tu przyszedł, panie. No ta, no strzały i bełty nam lecą w mauzoleum. O to chodziło, tak? Oła. Dobra. Poziom jakoś idzie. Bełty. Ło, ło, ło. Nie, cofnij się, bo przecież cię zabiją. Ło! No. Okej. Okay. Dobra. Ma zakręte błyskawice. Nie da się ukryć. Ale wiecie co? Ja zabiję go bez najemnika. Najemnik będzie za szybko padał. Znaczy, no chyba go zabiję. Nie wiem, czy w takiej sytuacji nie powinienem sobie darować, ale... Jeżeli jesteśmy poza aurą... To trzeba próbować. Zginął chyba, nie? Dobrze. Ale co tam się stało przecież, nie? Lada chwila i byśmy serię zakończyli przedwcześnie. Znaczy przedwcześnie. No po prostu byśmy zakończyli. Weźmiemy sobie mikstury wzmocnienia. Tego potrzebujemy. Idę po najemnika. 30 tysięcy w plecy jesteśmy. Po tej akcji. No dobrze. Znaczy dobrze. A, no właśnie. 36 na błyskawice mieliśmy, jeszcze tym przekonaniem nam obniżył tak, że mieliśmy ujemną tę odporność.
No, powinienem mieć te tarcze. No, ale chodzimy z Mewą, tak? Dobra. Może nam się zwróci to 30 tysięcy. Trzymajcie kciuki, żeby coś tu było ciekawego. No, okej. Okay. No, to też niezupełnie dobre. No dobra, no wracamy do mauzoleum, no nie ma co. Może tam coś znajdziemy, w ogóle muszę pilnować tej tarczy. Chociaż na żywioły to ona nam zbytnio nie pomoże. No, jeszcze się tutaj jakiś ostał. Zaklęte błyskawice plus aura przekonania. Fajny bon, fajne combo, nie? Temu najemnikowi tu życie znowu schodzi, masz tu. Lepsza zbroja by mu się przydała i jak najszybciej ta maska Talarasza. Który to level 64, no, no zbliżamy się do tej maski dla niego, no. To mu pomoże. Może nie jakoś mocno, ale ta obrona mu wzrośnie i będzie, to, i będzie przede wszystkim zasysał życie. Ale nie ze szkieletów na przykład. Bo ze szkieletów się nie zasysa, ani życia, ani many, nie? Tutaj pusto. Idziemy z Mewą. Jest tam coś. Najemnik, nie musisz tam iść, naprawdę. Obejdzie się. Tym razem. Wykonanie... Okej. Z demoniej skóry było. Coś tu idzie. Nie zauważyłem go. Okej. Załatwiony. Weźmy sobie jakiś zwój identyfikacji, bo zaraz będziemy identyfikować potężne unikaty znalezione w mauzoleum. Przecież. Okej. O, Sugus! Co tym razem tutaj będzie? Czy wiecie, same te istoty tutaj też mają wysokie poziomy bardzo, bo to jednak jest Areas. Kurde, fajnie, żeby najemnik jednak się odsunął. Zaklęty ogień ma. Bardzo ciężko go będzie zabić też tym ogniem, fireballem. Dobra. Ale go zabijemy. Na pewno go nie będę zostawiał. Tylko nie chcę, żeby najemnik przy nim stał za bardzo. On ma klątwę. Może... Nie, on tego nie wystoi. Chodź, chodź, chodź tu. Szkoda mi strasznie... Szkoda mi tych fioletowych mikstur na niego, nie? Chodź tu, chodź tu. On się w końcu zbaguje, jak będę tak go trzymał z dala. Żeby tylko mnie nie trafiły te szkielety. A nie, no musi zginąć, no musi. Kosa bojowa, tak? No, weźmiemy tę kosę, zawsze trochę kasy będzie. Zobaczymy, ile się zwróci. Dobry wieczór. 30 tysięcy już za wskrzeszenie najemnika, świetnie. A za kosę? 4300. To za kosa słaba. No dobra. Bierzemy manę. Idziemy. Idziemy, wracamy do mauzoleum. Tą drogą, którą szliśmy tutaj. Pewnie jacyś sługusi się jeszcze ostali, ale to już z nimi... No i to nie, to im nic nie zrobi. Z nimi nie będzie takich wielkich problemów, chociaż częściowo odporność na ogień przejęli po bosie na pewno. No dobra, ci załatwieni. Easy. Easy. Ale to z tą aurą przekonania tam normalnie postać prawie padła. Musimy bardzo uważać na takie rzeczy.
poza mauzoleum będzie się wydawało troszeczkę prościej jednak znowu, no bo mówię, istoty przejmują poziom lokacji, na jakiej się znajdują. Czyli w tej chwili mają te istoty 85 poziomy tak naprawdę. Dużo większe niż my. No ale mamy szansę na potężny lód. Czego na razie nie widać. Osługus kolejny. Ciekawe co znowu. Tylko nie klątwa. Peace. O, boss chyba zginął, nie? Bo się tam dużo lutu pojawiło. Dobra. Kolejnego bossa jesteśmy do przodu. Lód lipny totalnie. Szkoda, że fioletowa nie poleciała. Cisowa różdżka, dobra, może będzie kosztowna. Kolejny boss z zaklętym zimnem. Wycofaj się. No, troszkę im przerywamy ataki też tymi fireballami. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Także aż tak małe te obrażenia to nie są. Jeżeli jesteśmy w stanie wywoływać u nich takie cofnięcie, nie? Ametyst bez skazy, no dobrze. Jest fioletowa, dobrze też. Co tutaj jeszcze? Okej. Z kolejnym bossem sobie poradziliśmy. Cieszycie się? Jest wzmocnienie. Jakaś beczka, jedna, druga. Dobra. Tutaj coś. Najgorsze, że na takich pojedynczych zombiakach trzeba się zatrzymywać. No jest mana. Antidotum, nope. No Andariel będziemy się opijać antidotami. No dobra, tutaj bez bossa. Kluczyki możemy wziąć. Nie wiem, jak my tam stoimy z tymi kluczami. Dobrze stoimy z kluczami, widzę. Teleportować się za ścianę lepiej nie będę. Zobaczmy tu. Ups. Jakiś szkieletek. Muszę pilnować, żeby te tarcze mieć. Chociaż akurat w mauzoleum to nie jest aż takie istotne, ale... Muszę w taki nawyk wchodzić. Na hazard sobie nie możemy pozwolić, jednak musimy bardzo kasę oszczędzać. Bo tak to bym chętnie sobie pohazardował jakieś może amulety, wiecie, pierścionki. Coś fajnego, żółtego może by się w końcu trafiło. No ale nie możemy, no po prostu nie możemy sobie na to pozwolić. Jest skrzynka. Zaraz, bo tam boss powinien jakiś być, nie? Czy nie powinien? Nie powinien, z tego co widzę, dobra. W krypcie zawsze jest ten boss taki pilnujący ten kościoł, coś tam. To co, spróbujemy z amuletem otworzyć? Dziki topór, Jari. Dziki topór już trzeciopoziomowy, nie? No dobra, słuchajcie, mamy skrzynkę, wychodzimy z tego mauzoleum. Nie będziemy tak tutaj
chodzić. Czy chcecie, żebym tu chodził? Może się jeszcze przyjdziemy kawałek. Właściwie to chciałem do tej skrzynki sobie dojść. Runiczny miecz, ale możemy w sumie jeszcze się przejść. Nie wiem, ile tu tego mauzoleum jeszcze zostało do badania. Może nie aż tak dużo. Może coś jeszcze wyleci tu gdzieś. Jakiś boss by się przydał. Niezbyt problematyczny jakiś najlepiej. Ametyst bez skazy. No zawsze 7,5 tysiąca jesteśmy do przodu dzięki temu. Mamy trupy. Okej. No, to się okaże, że całe to mauzoleum obejdziemy. Myślałem, że jeszcze więcej tego tutaj zostanie, ale nie. Szkoda, że bossa nie ma. No dobra. Zrobiliśmy mauzoleum. Cały Areas 85. Czy to było opłacalne? Dla expa na pewno. Dla przedmiotów nie bardzo. Dla kasy też nie bardzo. Chyba nam ten bilans tu wyszedł, nie? No ale to nic. Było fajnie. Zwłaszcza ze względu na te aurę przekonania było fajnie. Przywołanie odporności, to sprzedamy. Dobra, krypta nas nie interesuje, to nie jest Areas. To równie dobrze, możemy sobie po prostu dalej iść tego expa zdobywać zamiast w krypcie. Okej. Czyli co, kamienne pole teraz nas interesuje. Kolejny kroczek do przodu, jaki mamy zrobić, to zaznaczenie punktu nawigacyjnego i przeżyć do tego czasu. Później będziemy myśleć o uratowaniu Kane'a. Ale teraz punkt nawigacyjny. Drobny krok czarodziejki, a wielki krok dla ludzkości. Kluczyk. A, w ogóle, dobra, mewę wyłączamy. Będziemy znowu szybciej atakować. Potwory tutaj już są poza Areasem, trochę słabsze, znaczy dużo słabsze. Jaskinia. Nie, idziemy na kamienne pole. Jaskinia to nie jest żaden Areas. Nie ma sensu się tam pakować. No, myślałem, że boss biegnie. Ale nie. No, tu jakoś to idzie ładnie. Pamiętaj, Procek, o tej tarczy, znaczy zbroi lodowej. Zbliżamy się do poziomu. Dobra, interesuje nas punkt nawigacyjny. Niewrażliwość na zimno tutaj mają. Szybko padają od Firebola. Niewrażliwość na błyskawice, no czyli to będziemy z ogniem przechodzić pewnie. Zmieniam na mewę. Dobra, z mewą zabity. Wielka korona. Korona władzy. Gdzie była korona władzy? Kto wie. Czy w grze pewnej, ale takiej naprawdę wyjątkowej grze. Wiekowej grze, że tak powiem. Chodźmy po manę. W ogóle, bo nie ma tego już tutaj prawie. Miłego dnia. To sprzedajemy. No, 35 tysięcy. No i to mi się podoba. Takich przedmiotów potrzebujemy na sprzedaż właśnie. Właśnie takich. A, bierzemy tej many na full. Idziemy.
Idziemy szukać tego punktu nawigacyjnego. Po drodze nie będę szedł. Też jakbyśmy poszli po drodze, to byśmy znaleźli kamienny krąg. Szybciej. Aha, dobra. Ups. Czy ja chcę robić to obozowisko? Czy najemnik to przeżyje? Dobra. Jeden szaman z głowy, damy radę. Już te błyskawice, one będą... Bardzo szybko będzie ten przyrost obrażeń. Znaczy tych DPS-ów związanych z przeskakiwaniem błyskawic. Jak się patrzy po prostu na przyrost w drzewku, to to wcale się wydaje, że tak ładnie nie przyrasta. Ale biorąc pod uwagę 9 przeskoków, to DPS-y wychodzą solidne. Musimy znaleźć szamana, jeżeli tu jeszcze jakiś jest. Nie ma już? Może nie ma. Czyli obozowisko rozpracowaliśmy. W efekcie dużo expa dostaliśmy za tych maluchów. Mimo, że za pojedynczego malucha bardzo mało jest, ale dużo ich tu chodziło. Dobra. Punkt nawigacyjny trzeba znaleźć. O, dzień dobry, łucznicy. Niewrażliwość na błyskawice. Szybko giną. Najemnik też szybko zginie zaraz. Ja też szybko zginę zaraz. Dobra. Wszystko jest pod kontrolą. Musimy go mieć. Zginął ten boss, czy nie? Tak. Kasia mówi, że zginął, chociaż nie wiem skąd ona to wie, ale... Okej. Witaj w imieniu zakonu. Ale klątwa rzeźnia jest. Dobra. Miksturek fioletowych trochę mamy tam w skrzyni, ale to nie znaczy, że możemy tak nimi szastać sobie. Dobra, idziemy, idziemy. Zobaczymy, jak szybko klątwę nam znowu zarzucą. Chyba, że poginęli tam już. Pojdź tego. To nie. Niewrażliwość na ogień i na błyskawice. Musimy to ominąć. No chyba, że najemnik to będzie klepał, ale on będzie ginął od tych strzał. Musielibyśmy... Znaczy zobaczymy, jak mu będzie szło, ale nie wydaje mi się... Musielibyśmy tego sługusa na pewno załatwić. Tego. Ale no nie, on to... Dwie niewrażliwości, ale się wstrzeliła skubana. No, biją. Zobaczymy. Już na się będzie odsuwać jeszcze, nie? Nie, nie. To nie ma sensu. To nie ma sensu. Nie będziemy prowokować w ten sposób losu. Jeszcze, żeby to był jakiś taki przeciwnik godny tego, żeby go zabić. W sensie, że no nie wiem, na jakimś arasie albo coś, ale to też bym chyba go omijał. Dobra. Idziemy tutaj. Naprawdę fajnie mu wyszło. Dwie te niewrażliwości, które nam nie pasują, plus ta klątwa. Może jeszcze gdyby ta łuczniczka się nie odsuwała od tego najemnika, no to w końcu by ją tam jakoś sklepał. Ale tak, to nie. Nie będziemy zasobów poświęcać na takiego bossa. No, kolejny. Dobra, ale tutaj z mewą go zabijemy. Przekleństwo plus zaklęty ogień. Mam nadzieję, że on się nie regeneruje.
Ja błyskawicą go pojedynczą nie zabijemy, za wolna jest. A będziemy się pomału wracać może. No, z mewą trochę wolniejszy. A tak, muszę być z dala, jak będzie ta eksplozja, bo mamy klątwę jeszcze. Okej. Okay. No brylant, dobra, brylant jest okej. Okay. Brylant jest jak najbardziej w porządku, wzmocnienie. Miksturka też dobrze, szkoda, że nie jakiś przedmiot, który by nam kasę zapewnił za najemnika, bo znowu straciliśmy 30 tysięcy. No. Rozpracowują nas tak taktycznie tutaj. Na przetrzymanie nas biorą, znaczy na wyczerpanie tak zwane, o. Chcą wrogowie doprowadzić do tego, żeby nam się kasa skończyła. Dobra. Niech próbują, nie? Okej. Okay. 65 zaraz poziom będzie. Coraz bliżej maski Talarasza dla najemnika. Nef. O, 3 nefy będziemy mogli stransmutować, bo to już będzie 4 nef. Jednego nefa musimy mieć pod Nefluma. Dzień dobry. Tu mamy manę. No, co to za boss tym razem? Słaby, dobra. Zdążyłem zmienić na mewę? Nie, kurde, czemu to nie zadziałało? Może w momencie, jak wyprowadzałem atak, to wcisnąłem zmienianie na mewę. No to niestety wtedy. Mamy level w każdym razie. Kapliczka odzyskania many. O, kolejny boss. Zakręte błyskawice. Co on tam jeszcze ma? Zakręte zimno. Kurde, no. Zginął. Nie, ale znowu 30 tysięcy w plecy. Też takie błyskawice solidne. Każda błyskawica klepie zimnym. Ej, ale oni poważnie nas biorą na wyczerpanie. Dobra, bierzemy na pewno żywotność. Bierzemy to, bo to się w końcu przyda mocno. Stransmutujmy sobie te nefy. Się troszkę miejsca zrobi. Fioletowe musimy zbierać. Etcha mamy. Etcha mamy. Czy jeszcze gdzieś jest jakiś etch? Chyba nie mamy innego etcha, nie? Okej. Okay. Hradrimowy herb Talarasza. Dobra. Dobra, słuchajcie, w tym miejscu sobie zakończymy odcinek. W następnym odcinku będziemy się tam przeciskać dalej. Zobaczymy, co nam na przykład zostawiła ta łuczniczka, którą się udało zabić fireballem bez mewy. A tymczasem ja was żegnam, trzymajcie się, na razie.